Cześć wszystkim, w tym odcinku pokażę Wam, w jaki sposób szybko stworzyć przeglądarkę internetową na system operacyjny Windows Phone 8, znany z telefonów komórkowych, na przykład Nokia Lumia. Więc to jest pakiet oprogramowania Microsoft Visual Studio Express 2012 for Windows Phone, czyli do programowania komórek. Otwieramy nowy projekt, czyli klikamy File, New Project. I teraz tutaj wybiorę język Visual C Sharp, język programowania, a tutaj Windows Phone App. I weźmy sobie na przykład przeglądarkę internetową. I nacisnę przycisk OK. Teraz wybieram OS, w tym wypadku 8.0 albo 7.1. Wybiorę najnowszą 8.0. I tworzy się, widzimy, Creating Project, czyli tworzenie nowego projektu. Więc dzięki temu tutorialowi będziecie mogli sami stworzyć sobie taki program na swoją komórkę systemu operacyjnego Windows Phone wersja 8 firmy Microsoft. Widzimy, że jeszcze ładuje się designer, czyli taki projektant, gdzie możemy przeciągać różnego rodzaju przyciski i kontrolki. No i tak, widzimy, że się pojawiło i na przykład tutaj sobie to możemy sobie wykasować, tutaj sobie nazwę na przykład przeglądarka, albo w sumie to nie jest potrzebne te pole, to się skasuje, żeby tutaj się nie mieszało. Dobra, i teraz tak, muszę poszukać sobie takiej kontrolki jak przycisk, ponieważ musimy, naciśniemy sobie przycisk i wtedy ten przycisk nazwę sobie na przykład Go Button, czyli jak nacisnę ten przycisk, to pojawi mi się strona. I teraz tutaj we właściwości przejdź albo idź do strony. Idź. A na przykład weźmy po polsku. Idź. I teraz tak, potrzebujemy jeszcze tak zwanego pola, gdzie będziemy wpisywali adres strony internetowej. Tu będzie text block tak zwany. Poszerzę trochę, umieszczę go tutaj, o, gdzieś na górze i tutaj usunę tą właściwość i tutaj nazwę tą, ten textbox URL na przykład. I teraz, i dobrze, i teraz jeszcze potrzebuję tak zwanej kontrolki web browser, przeciągam ją tutaj. I teraz web browser jest to kontrolka, która ma ustawienia, znaczy funkcjonuje tak samo jak Internet Explorer. I teraz sobie tutaj, jeszcze dodatkowo mogę sobie tutaj ładnie zmienić kolor, na przykład coś takiego, tutaj tła, na przykład weźmy coś takiego, o, na przykład tak. No i dobra, i teraz jeszcze tą kontrolkę, ponieważ muszę ten przycisk tutaj przesunąć. Widzimy, że on się trochę ukrył pod tą kontrolką web browser, więc tutaj go przesunę. To mi nie jest potrzebne. I teraz tak, ten przycisk idź przeciągnę tutaj, a ten blok tekstowy przyciągnę tutaj. No i dobra, więc tak już mam zrobione sobie tutaj. Ja jeszcze tutaj troszeczkę podniosę, żeby nie kolidowało mi. No i teraz tak, piszę kod, więc tutaj nacisnę ten przycisk i mam takie coś jak taki piorun i zdarzenie klik. Naciskam dwa razy lewym klawiszem, pojawia mi się metoda obsługi zdarzenia, jak nacisnę przycisk. I otworzę sobie jakąś zmienną string i na przykład strona www, na przykład. Czyli ta strona www będzie pobierana z kontrolki textblock, widzimy URL, kropka z właściwości text i średnik na końcu, czyli jak wpiszę w tej kontrolce jakiś tekst, adres strony, to zostanie tutaj wpisana strona www.
I teraz muszę obsłużyć sobie web browser, kontrolkę, ale jeszcze nie nadałem jej nazwy, więc przejdziemy na designera, żeby łatwiej ją kontrolować. Tutaj nacisnę dwa razy. No i tutaj sobie mogę napisać web browser 1 na przykład. Teraz przejdę do kodu. I teraz piszę web browser 1. Widzimy, się pojawiło. I jest taka metoda jak navigate, która uruchamia tą stronę. I teraz ona, widzimy, jest przeciążona. Ma dwa URI, ale i pobiera argument URI, klasy URI. Tutaj mamy string, więc musimy to przekonwertować, więc konwersja rozpoczyna się w ten sposób. I teraz wpisujemy strona www i jeszcze taka jest opcja, a w sumie URI kind. Ja zawsze ją stosuję, bo to jest adres absolutny, więc nie będzie potem problemu z uruchamianiem. I to wszystko zapisuję i teraz zwróćcie uwagę, jeżeli uruchamię tą aplikację, uruchamiam emulator, czyli nie potrzebuję fizycznie mieć telefonu komórkowego. Emulator troszeczkę się uruchamia, więc musicie być cierpliwi. Tu widzicie, następuje connecting to emulator. Oczywiście, jakbyście mieli normalną komórkę podłączoną z Windows Phone do komputera, to wtedy zamiast w emulatorze możecie przesłać ją za pomocą na przykład przewodu USB do swojej komórki. Więc widzimy, że emulator się uruchamia. Wciąż czekam na uruchomienie mojej aplikacji. Emulator zawsze wolno się uruchamia, bo to jest problem właśnie Windows 8.1, ale mi się zdaje, że niedługo Microsoft wypuści jakąś aktualizację, żeby nie było tego problemu z tym takim powolnym ładowaniem emulatora. Widzimy, że następuje faza tak zwany deploying application, czyli kopiowanie aplikacji do tego emulatora. Tutaj zminimalizuję, żeby Wam pokazać, że tutaj mam taką, ten emulator ma taki wyglądzik, taką skórkę, którą można po prostu zmieniać. No i widzimy, aplikacja się uruchomiła. Jeszcze chwilka. O, widzimy, że jakiś jest wyjątek, URI format. Weźmy break na razie i zastęp, czyli widzicie, teraz jest. Czyli sobie zrobię po prostu rzutowanie bez tego URI. Zapiszę. No i uruchomię.
Widzimy teraz szybciej następuje, ponieważ emulator już się uruchomił. I widzimy wciąż pole TextBlock nie pokazało się, czyli zrobię takie coś jak main i tutaj ten TextBlock, ten TextBlock po prostu skasuję i wstawię kontrolkę TextBox. Tutaj przez pomyłkę użyłem TextBlocka, ale to specjalnie, żeby wam pokazać różne sytuacje. Tutaj nazwę tej kontrolki zmienię na URL i na przykład we właściwościach tekst taki. No i teraz jeszcze przejdźmy do kodu. View code i URL, jest wszystko wpisane. I dobra, i uruchamiam. O, tutaj zminimalizuję. Znowu, żeby wam pokazać. No i widzimy, aplikacja się uruchomiła. No i teraz tak, naciskam w TextBox i piszę na przykład http i na przykład dwukropek. O. I tutaj na przykład www.up.pl i teraz o. pl i naciskam idź. No i widzimy, w tym momencie uruchomiła się normalnie przeglądarka tutaj. Więc jeżeli chodzi o ten, o to wszystko, chciałem wam pokazać po prostu zastosowanie tej. No tutaj jak na przykład kliknę, to oczywiście tutaj strony się przestawiają, możemy sobie czytać normalnie. I w tej formie możemy, oczywiście tu można dodać różnego rodzaju rzeczy, bo tak jak mówię, mogę zastopować teraz to. Na przykład tutaj. Na przykład web browser mógłbym zrobić troszeczkę większy. Więcej było tutaj oczywiście. Mogę ten kolor zmienić na przykład na inny, żółty. Zmienię sobie na przykład na taki jakiś. I teraz zwróćcie uwagę, uruchamiam. Emulator jest uruchomiony, więc teraz tylko następuje przekopiowanie tej aplikacji. No widzimy, aplikacja się uruchomiła, już ma inne tło i teraz mogę sobie wpisać na przykład http. Na przykład onet.pl i idź, nacisnę przycisk. I widzimy, onet się uruchomił i tu możemy przechodzić oczywiście. Więc widzicie, można
bardzo, bardzo łatwo napisać taką własną przeglądarkę internetową na urządzenia mobilne. Tak jak mówię, no tutaj ja uruchamiam to na laptopie, a mój laptop no troszeczkę ma tego oprogramowania, więc troszeczkę to zacina mi, ale tak jak mówię, chciałem Wam pokazać, że bardzo prosto można taką aplikację napisać. W jednym z kolejnych odcinków pokażę Wam, w jaki sposób zalogować się do bazy danych za pomocą Windows Phone. To wszystko, do usłyszenia i miłego programowania. Cześć!